Zanim podzielę się z wami słowem, które mam na dzisiaj przygotowane, chcę wam opowiedzieć historię, która dzisiaj mi się przydarzyła. Bo to, co się dzieje prorokowi, też odnosi się do życia Kościoła. A stała się dzisiaj taka rzecz, która nigdy do tej pory mi się nie przydarzyła. Mianowicie, przyjechałam tutaj do Kościoła z zaciągniętym ręcznym hamulcem. I teoretycznie nie mam daleko tutaj, wiecie, nie? Ale ja się, słuchajcie, nie zorientowałam. Nie widziałam, że pali się kontrolka. Nie zorientowałam się, że samochód jakoś może trochę inaczej jedzie. Dopiero jak zaparkowałam i chciałam zaciągnąć, patrzę, jest zaciągnięty. Tak nagle, o co chodzi? Słuchajcie, to jest ważne. W obecnym czasie. Przed nami okres owocowania, czyli działania, pracy. I wielu z was szykuje się, chce działać, ale macie zaciągnięty hamulec ręczny. I teraz jest tam właśnie pokazywana diabelska strategia, żeby odwrócić nasz wzrok, żebyśmy nie widzieli, że ten hamulec jest zaciągnięty. Bo wiecie, do czego to prowadzi? Do tego, że nie możemy ruszyć z impetem, że nasze działania są blokowane, że chcesz coś zrobić, ale to wymusza bardzo duży nakład pracy, większy niż normalnie, tak? Nie działasz na 100%, tylko na przykład na 30%. Więc prośba do was w domu, pomódlcie się o to, żeby wasze oczy zostały otwarte na wszystkie blokery, na wszystkie te hamulce, które zostały zaciągnięte w waszym życiu, które nie pozwolą wam ruszyć dalej pełną parą. Bo tu została nam obnażona diabelska strategia, żebyście nie widzieli. Łapiecie, o co chodzi? Wasz wzrok musi być skierowany w tym miejscu. Gdzie jest bloker? Gdzie jest hamulec? Co mnie stopuje, co mnie ogranicza? Najpierw trzeba spuścić hamulec, zanim się ruszy. Okej? Więc prośba do was, abyście na to zwrócili uwagę.